Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, Gabriel Maciejewski, Koryl Luz. Spotykamy się po raz kolejny, żeby gawędzić o książkach. Tak jak to mamy w zwyczaju, gawędzimy nie tylko o naszych, ale także o książkach z tak zwanego rynku. A dzisiaj, proszę Państwa, będziemy gawędzić o książce z dalekiej przeszłości, w dodatku o książce zupełnie niezwykłej z kilku względów. Po pierwsze ze względu na osobę autora, ponieważ autorem tej bardzo, bardzo słabo edytorsko zrobionej książki, ale szalenie ważnej, jest biskup, jego ekscelencja biskup Jan Kopiec, obecnie diecezja gliwicka, a wcześniej biskup pomocniczy w diecezji opolskiej. Proszę Państwa, 20 lat temu ksiądz biskup Jan Kopiec napisał książkę Między Altranstadtem a Połtawą, stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709. Proszę Państwa, to jest szalenie istotny moment w dziejach, który z przyczyn dla mnie niezrozumiałych, być może zrozumiałych dla historyków zawodowych, być może zrozumiałych dla ludzi, którzy zajmują się przeglądaniem źródeł, bo o publikacji tych źródeł to chyba nie ma mowy raczej. Dowodem jest na to ta książeczka, która jest napisana na podstawie raportów nuncjatury apostolskiej, która nie rezydowała w owym czasie tutaj wspomnianym w Polsce, ale w Opawie, ponieważ Polska była kontrolowana przez wojska szwedzkie. Proszę Państwa, jest w ogóle przedziwna sprawa, ponieważ ja od czasu do czasu usiłuję znaleźć coś o wojnie północnej. Kiedy byłem małym dzieckiem, chodziłem do swojej wiejskiej biblioteki prowincjonalnej, której już dzisiaj nie ma, taka drewniana buda stała przy ulicy Tysiąclecia w Dęblinie. I tam wśród rozmaitych książek dla młodzieży, dla dzieci, jakichś czytadeł, powieści, leżała taka praca historyczna Wojna Północna, dwutomowa. Ja już później nigdy nie widziałem, a nie przeczytałem jej wtedy, ponieważ byłem za mały i nic bym z niej nie zrozumiał. Nie wiem dlaczego, ale na temat Wojny Północnej pisze się niewiele. To mam na myśli Wojnę Północną, wojnę, która toczyła się na terenie Rzeczpospolitej, na terenie Ukrainy, na terenie Kurlandii, na terenie Saksonii na początku XVIII wieku. Starcie, które doprowadziło do wyeliminowania z polityki europejskiej Szwecji, Szwecji, która była zawsze narzędziem w czyichś rękach, o czym przypominam tak na marginesie, gdyby ktoś się łudził, że Szwedzi byli w stanie opanować jakiś większy obszar niż to, czym rządzili po drugiej stronie Bałtyku, i wyniesieniem na pierwsze miejsce w polityce środkowoeuropejskiej Rosji i jej władcy cara Piotra. Pisze się o tym niezwykle mało, a powinno się pisać więcej. Ja w związku z tą szczupłością publikacji, opracowań i no, słabym rozpoznaniem źródeł, każdą rzecz na temat tamtych czasów chwytam po prostu jak wyżeł kość i już nie puszczam. Jak się dowiedziałem, że pod Zieloną Górą jest kamień upamiętniający szwedzkiego oficera, szkockiego oficera, który w służbie szwedzkiej przedostawał się ze Stambułu z misją na północ do wojsk szwedzkich poprzez tereny kontrolowane już wówczas przez Rosjan i tam został zamordowany, no to powstał w związku z tym specjalny tekst, napisał go Maciek Cielecki w szwedzkim numerze nawigatora, którego już nie ma. Przypominam, i można go szukać na Allegro, ale to są takie kawałki, proszę Państwa, z których my próbujemy coś ułożyć, bo to jest niezwykle wdzięczny temat, niezwykle tajemniczy i zapomniany. Ja bardzo lubię ten moment w dziejach, choć go nie znam dokładnie, a to ze względów takich, że często bywam w miasteczku Brody, w województwie lubuskim, i ja Państwu szczerze to miasteczko polecam. To jest zaniedbane, niewielkie, liczące 700 mieszkańców miasteczko, położone tuż przy granicy z Niemcami. Znajduje się tam obiekt zupełnie niezwykły, Pałac Brühla, po niemiecku Brody Pferten. Piękny park, dwa jeziora, wieża widokowa, warto zajechać, bardzo elegancki, może nie najwyższej klasy, ale ciepły, miły i sympatyczny hotel, który mieści się w jednej z oficyn pałacowych, odnowionych,
bo sam pałac jest w ruinie, został przykryty dachem i miejmy nadzieję, że fundacja, która tym zawiaduje wkrótce, znaczy wkrótce, no to ładnych paru lat trzeba, przynajmniej dekady, żeby to odnowić, że ten pałac zostanie przywrócony do życia. Jego losy nie są łatwe, za to są bardzo ciekawe, ponieważ, o czym tutaj ksiądz biskup też wspomina, Saksonia, proszę Państwa, była głównym i żywotnym wrogiem Prus, a Saint-Brieuc był głównym i najbardziej zaciętym wrogiem Fryderyka Wielkiego. I kiedy wojska pruskie wkroczyły do Saksonii, kiedy Fryderyk zobaczył, co sobie za ukradzione pieniądze Brühl zbudował w miasteczku Pförtner, kazał to wszystko spalić. Po prostu. Kazał to spalić. Ten pałac jest gigantyczny. Ja nie wiem, ile tam jest kondygnacji, bo nigdy sobie nie zadałem trudu, żeby to policzyć, ale to jest wysokie. Jednolita bryła, późnobarokowa, z potężnymi rzeźbami, z zegarem, bardzo wysoki dach, oficyny, które mieszczą bardzo wiele pokoi, nie wiem, tam w jednej z oficyn odbywają się teraz wesela, w drugiej jest hotel, gazon duży, samo miasteczko jest założeniem pałacowym, to widać od razu, że to jest miasteczko, które zostało zaprojektowane razem z tą rezydencją. Pierwszy raz te brody spalili żołnierze pruscy, potem one zostały odbudowane. Te rzeźby, zdaje się, są późniejsze, one nie mogą pochodzić z okresu, kiedy Brühl tam rezydował. A potem zniszczyli to żołnierze radzieccy, jak wiele budowli rezydencjonalnych na ziemi lubuskiej. Nie wiem, dlaczego to właściwie się tak nazywa, bo to jest ziemia lubuska, to jest styk Pomorza i Śląska. Śląsk jest do Odry, a Pomorze za Odrą, ale to zostało połączone i nazwane ziemią lubuską. Wiele z rezydencji, które ja widziałem jeszcze na własne oczy, już nie istnieje. Niestety pozostało w ciągu ostatnich dwóch dekad całkowicie zdewastowane. Natomiast brody istnieją i przypominają o tych niezwykłych czasach, o których się niewiele pisze. Skąd my w ogóle wiemy o tych sprawach i dlaczego to nam się kołacze w naszych biednych głowach? To ze względu na Józefa Ignacego Kraszewskiego, który napisał kilka powieści, bardzo słabych. Hrabina Kozel sfilmowana. Została chyba przez Jerzego Antczaka, ale nie chcę palnąć głupoty. Ten film jest znacznie lepszy od samej powieści. No i oczywiście powieść Brühl, która jest pomyłką jakąś zupełnie nierokującą. Nie będę tutaj się znęcał nad Józefem Ignacym Kraszewskim, natomiast to jest to źródło, z którego my czerpiemy wiedzę na temat epoki. Całkowicie fałszywą i taką, jakbym to powiedzieć, rozwodnioną. Dlatego każda publikacja na ten temat, a to jest publikacja szczególna, bo napisał ją biskup, a do tego jeszcze, proszę Państwa, biskup, który przeglądał archiwa, dokumenty nuncjatury, bardzo dokładnie sporządzane, wysyłane do Sekretariatu Stanu w Watykanie, całą tę korespondencję, która dotyczy czego, proszę Państwa? Dotyczy tego, w jaki sposób Stolica Apostolska ma się zachować wobec tych walk o koronę polską, które trwają w Rzeczpospolitej, tak? Czy poprzeć Augusta II, czy poprzeć Stanisława Leszczyńskiego. Oczywiście sprawa jest dla Stolicy Apostolskiej jasna, dla nas może mniej, i to dla wielu będzie zaskoczeniem, że Kościół Święty, proszę Państwa, uporczywie popierał kandydaturę Augusta II. To był kandydat papieski. Przypominam, że August, z czego się wszyscy śmieją, że to koniunkturalne i nieszczere, zmienił wyznanie z protestanckiego na katolickie po to, żeby zasiąść na tronie Polski. To my sobie dzisiaj możemy tak dywagować na ten temat i mrugać okiem i mówić, a bo on wcale nie był takim uczciwym katolikiem. Oczywiście, że nie był, bo był to degenerat i polityczny hochsztapler. Natomiast Stolica Apostolska była zainteresowana żywotnie tym, żeby na tronie w Polsce siedział władca katolicki, i była zainteresowana rekatolicyzacją Saksonii. Takie rzeczy, proszę Państwa, nie odbywają się, jak to się kiedyś mówiło, in odore sanctitatis. To są twarde targi natury politycznej i finansowej. Czy nam się to podoba, czy nie? Musimy sobie z tego zdawać sprawę.
trzy lata, które ksiądz biskup Kopiec tutaj omawia na podstawie dokumentów zachowanych w Polsce i w Watykanie, to są lata kluczowe, ponieważ traktat altranstacki to jest ten moment, kiedy król Szwecji, Karol XII, wymusza zrzeczenie się tronu na Augustie II, elektorze saksońskim. Wymusza po prostu. Ten straszliwy August der Starke, który łamał podkowy, uwodził kobiety, miał jakąś nieprzeliczoną ilość dzikich dzieci pochodzących z nieprawych związków, przed tym młodzieńcem, przed tym Niemcem na szwedzkim tronie musiał ustąpić i zrzec się praw do polskiego tronu. A kogo na ten tron wsadzono? No wojewodę poznańskiego, Stanisława Leszczyńskiego, tak? Który też budzi jakieś tam sympatie w niektórych Polakach, no ale musimy powiedzieć sobie jasno, proszę Państwa, że była to kreatura francuska i kreatura szwedzka. Czy nam się to podoba, czy nie, nie był on władcą legalnym i nie był władcą popieranym przez stolicę apostolską. Ja tutaj przypomnę autora, którego żeśmy już trochę zapomnieli, pewnie niepotrzebnie, dlatego że no, człowiek niezwykłego talentu, czyli Pawła Jasienicę, który napisał takie zdanie, że ten początek XVIII wieku to jest obszar występowania nieprawdopodobnych wręcz nihilistów i degeneratów. Nieprawdopodobnych nihilistów i degeneratów, wobec których stolica apostolska musiała zająć jakieś stanowisko. O tych wszystkich wahaniach, o tych wszystkich podchodach, o tych decyzjach i no, głębokich namysłach, jakimi, wobec których stawał nuncjusz papieski w Polsce, wobec których stawał sam ojciec święty Klemens XI, pisze nam ksiądz biskup Jan Kopiec. Warto to przeczytać, książeczka nie jest duża, ale proszę Państwa, lepiej chyba nie będzie, bo ja nie wiem, czy za naszego życia ktoś się uczciwie i solidnie z historyków za badanie i publikację z tego okresu weźmie. Raczej myślę, że nie. Obym się mylił, dlatego wszystko, co nam się uda wycisnąć i wszystko, co nam się uda wyciągnąć, wszystkie sprawy dotyczące Europy Środkowej, nie tylko polskie, ale także ukraińskie, o czym przypominam, szwedzkie i moskiewskie, muszą ujrzeć światło dzienne i muszą się znaleźć w obiegu. Dlatego ja tę książkę, ktoś mi to podsunął, bo ja tego nie znalazłem, bo ja już nie mam czasu na szukanie. Ktoś mi tę książkę podsunął, zareagowałem natychmiast, to znaczy wysłałem kolegę Wacława do księdza biskupa, żeby porozmawiał z nim o ewentualnej reedycji. Jesteśmy, ksiądz biskup, ekscelencja się zgodził na to. Teraz tylko omawiamy sprawy z wydawcą, czyli dzisiaj rozmawiałem z księdzem dyrektorem z wydawnictwa Świętego Krzyża, ale będę musiał porozmawiać jeszcze z księżmi z Wydziału Teologicznego, czy oni mają nic przeciwko temu. Jeżeli nie, jeżeli dojdziemy do jakichś porozumień, to ja myślę, że tę książkę wydamy. Na razie mamy to, co zostało z pierwszego nakładu z 1997 roku w naszym sklepie. Cena będzie nadal przystępna, bo pewnie z wydaniem nie pośpieszymy, no bo młyny kościelne mielą powoli, ja też nie będę naciskał, ale miejmy nadzieję, że uda nam się tę książkę wydać, przypomnieć, ponieważ warto, a nikt poza nami tego nie zrobi, jestem o tym przekonany, to w ogóle nawet nie ma szans, żeby ktoś taki trud podjął. No i oby nam się ta współpraca układała i oby się okazało, że mamy też jeszcze innych biskupów, historyków, którzy się na takich w takich obszarach wiedzy poruszają i w takich tematach specjalizują. Byłoby dobrze, proszę Państwa, jak będzie, zobaczymy. Między Altranstadtem a Poltawą, stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709, autor biskup Jan Kopiec, obecnie diecezja gliwicka. Serdecznie Państwu polecam, wkrótce w naszym sklepie. Bardzo dziękuję za uwagę.